Witam serdecznie, dlatego że tutaj z Instagrama nie da się niestety nagrać filmu, dlatego trzeba sobie radzić w zupełnie inny sposób i nagrywam na streamie, potem wpuszczę na kanał na YouTubie, tak żeby ta kawa z wróżką nie znikała, żeby również była na kanale. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy godzinę 12:46. Ja mam przygotowane, słuchajcie, energię tygodnia. Tak, żebyśmy wiedzieli, co będzie słychać, i od tych energii tygodnia zaczniemy. Natomiast również zapalenie świecy, urodziny, konkretnych jednorożców mających urodziny w tym tygodniu, no i oczywiście ogłoszenia wiedźm ofialne, które będą na sam koniec. Słuchajcie, zaczynamy od energetyki. Karty mam, także zaraz będziemy te karty stawiać. Mamy dzisiaj poniedziałek. Księżyc przechodzi nam do znaku Byka. Pusty bieg księżyca, czyli czas, kiedy należy unikać wielkich aktywności, mamy od godziny 17:54 do 19:33. Natomiast cały dzień reszta dla nas. Wschód słońca o 4:53, zachód o 20:43 i to jest ten moment, kiedy należy o wschodzie przyciągać pewne rzeczy, jeżeli działamy magicznie, a o zachodzie je odpychać. Także to przede wszystkim. No i zobaczymy, jakie energie będą nam towarzyszyły. Witam wszystkich. Na razie jest nas 9 osób. Mamy Meliskę, Petersuniek, Pakulę, którą też również witam. Reszty nie widzę, ale myślę, że tu będziemy się dołączać, także nie będzie jakichś dużych problemów. Słuchajcie, zobaczymy, jak będzie wyglądała energetyka dnia dzisiejszego. Czwórka mieczy. Odpoczynek bez odpoczynku. Możemy być bardzo aktywni do pewnej części dnia, natomiast potem dobrze by było zająć się rzeczami, które są naszym spa, naszym spokojem, regeneracją organizmu, dlatego że być może dużo od poniedziałku będzie do zrobienia, ale jednocześnie mam wrażenie, że koniec dnia może być wypoczynkowy. Przy czwórce mieczy bardzo często również kończą nam się pewne sprawy, które tak dogorywały i teraz już leżą na katafalku, już tylko te cztery miecze, trzy miecze mogą spaść i te sprawy po prostu dobić. Także nie przejmujmy się, jeżeli będą jakieś problematyczne rzeczy, dlatego że zniknie dzisiaj z naszego życia tylko to, co nie jest dla naszego życia korzystne. To nie jest szybka karta, to nie jest szybka energia, wiele rzeczy będziemy robić troszeczkę wolniej, ale to też nie jest zła wróżba. Raczej mówi o tym, oddychaj, odpocznij, popatrz, co wisiało, a co teraz utonie i niekoniecznie za tym goni. To pierwsza poniedziałkowa sprawa. No i wtorek. Wtorek mamy w znaku byka, księżyc w znaku byka, wschód słońca o 4:54, zachód o 20:40. 3. Natomiast nie mamy pustego biegu księżyca, także wtorek może być aktywny. Jest to dzień marsowy, dzień, w którym warto tak się spiąć. Zobaczymy, jak będzie nam wyglądała energia dnia. Losujemy, losujemy. Kolejne zatrzymanie. No tutaj już ten wtorek będzie nas determinował do tego, żeby pewne rzeczy zrobić, żeby pewne rzeczy posiać, żeby pewne rzeczy miały ręce i nogi, ale jednocześnie pamiętajcie, by jutro nie denerwować się, że przekładanie jakichś planów, że mogą być jakieś negatywne rzeczy typu na jutro, na pojutrze. We wtorek przygotowujemy grunt do tego, żeby zbierać efekty później. Nie przeputajmy tego dnia na pierdoły. Postarajmy się, żeby w tym dniu nie odwalać tego, co musimy, tylko zrobić i poczekać na efekty. I poniedziałek, i wtorek nie będzie z prędkością światła nam mijał, no bo są takie karty raczej zatrzymania. Także tak to wygląda. Mamy środę, również bez pustego biegu księżyca. Księżyc w znaku byka, już drugi dzień, właściwie drugi i pół, bo nam dzisiaj do tego byka wchodzi. Może też dlatego te karty są, słuchajcie, byk nie jest najszybszym znakiem zodiaku. Księżyc w tym byku daje spowolnienie, ale daje ugruntowanie, daje możliwości. Także trzeba to wykorzystać. Wschód słońca o 4:55, zachód o 20:42, czyli przyciągamy, oddalamy wschody, zachody słońca. I losujemy.
No i jeszcze bykowy dzień, kolejna czwórka. Czwórka pucharów. Trochę marazmu, trochę nudy, trochę niechcieństwa, trochę spowolnienia. Także Wam powiem, że o ile tamten tydzień on był lepszy, gorszy, ale szybki, tak tutaj ten tydzień do środy, mimo że środa, dzień Merkurego, być może intelektualnie zabłyśniemy, ale tak błyszczeć, biegać nie będziemy. Nie jest to dobry dzień na tydzień, bo właściwie te pierwsze 3 dni na zakupy. Nie jest to rewelacyjny dzień na przeforsowanie wszystkiego, co nam się... Lepiej czasem odpocząć, lepiej poczekać. Czasem na zbieranie energii na to, żeby potem ruszyć do przodu, jest właściwsze. Zobaczymy, jak będzie czwartkowy dzień ze znakiem bliźniąt, bo na razie bykowo jesteśmy, słuchajcie, w czwórce mieczy, w siódemce monet i czwórce pucharów. Niech nie znika mi na Blue Boxie. I w czwórce pucharów, więc tak naprawdę mamy wolniutko, powoli, nie spiesz się, rób sobie na spokojnie, co ma wisieć, nie utonie, co ma utonąć, niech sobie tonie, nie ratuj, nie cudacz, spowolnij. No, czyli jednak tak będzie wyglądało. No i mamy czwartek. Tutaj już księżyc przechodzi do znaku bliźniąt. Pusty bieg księżyca mamy od 5.21 do 7.19, więc w zasadzie może kawałkiem dla niektórych na przykład drogę do pracy objąć. Także ostrożnie, ostrożnie, bo możemy być troszeczkę rozkojarzeni przy tym pustym biegu księżyca. Wschód słońca o 4.57, zachód o 20.41. I losujemy, patrzymy, co tam się będzie działo. A środa już, czwartek już przyspieszy, słuchajcie. Bliźnięta nadają nowej energii, nowych możliwości i szybkości działania. To, co wykujemy przez poniedziałek, wtorek, środę, to, co odpoczniemy, to, co wrzucimy, żeby się zadziało, wydziewać może się w czwartek. I to wydziewanie polega na tym, że stare się będzie kończyło, nowe zaczynało, że będziemy mogli sobie tutaj super nadrobić energię, pewne rzeczy i tak jak będziemy mieli wrażenie, że jesteśmy wołem ciągnącym wóz przez 3 dni, tak tutaj już będziemy po prostu najlepszym koniem wyścigowym i to życie ładnie przyspieszy. Bardzo dobra karta, bezpieczna, nie ma złych, negatywnych energii, także czwartek super leci nam do przodu. Słuchajcie, w piątek. Księżyc w znaku bliźniąt jest dalej. Pusty bieg księżyca zaczyna się pod koniec dnia, bo o 23.14, natomiast kończy w sobotę o 16.23, więc w zasadzie przez całą aktywną sobotę nam trwa. Ale piątek. Księżyc w znaku bliźniąt, wschód słońca o 4.58, zachód o 20.40. Już tutaj nam ładnie zaczyna dnia ubywać, a zresztą nie wiem, czy oglądaliście te prognozy długoterminowe. No szału temperaturowego to nie będzie. No te osoby, które są na urlopie, pewnie nie będą zadowolone, natomiast te osoby, które są w pracy, będą miały czym oddychać, więc nie jest źle. No i patrzymy, losujemy piątek, piąteczek, piątunią. Umiarkowanie. Znowu to nie jest karta ruszenia z posad bryły świata. Piątek podsumuje pewne rzeczy. Unormuje się. To jedynie ten czwartek dał nam takiego kopa, ale jest to dzień jowiszowy, powiększający. A w piątek możemy na spokojnie pewne sprawy, na spokojnie pewne rzeczy. Tutaj możemy naprawdę wiele wywalczyć, ale nie walcząc, więc to jest fajne. Przy umiarkowaniu normują się pewne rzeczy. Nie jest to kompletnie moja energetyka, dlatego że jest wolna, a wolne działanie nie jest moją energetyką, ale trzeba się poddać, zrobić sobie flow. Tydzień flow po prostu. No dobrze, no nie jest najgorzej. Skoście sobie ogródek, wkopcie sobie jedną roślinkę, zróbcie sobie obiad na 3 dni, żeby potem nie stać przy garach. Na spokojnie zajmijcie się sobą, bo jedynie czwartek da nam powera, a cała reszta będzie nie bez powera, bo to nie jest to, tylko nie będzie taka szybka, taka intensywna. Nie dajcie też sobie wmówić, że żeby być super człowiekiem, super mamą, super pracownikiem, super wszystkim, że po prostu musimy nic, tylko biegać 20 godzin na dobę, 4 spać i zapierdzielać. Nie, życie jest po to, żeby je przeżyć i ten tydzień może nam pokazać, że nie zawalając nic, nie musimy wiecznie sapać w wyścigu. O, to tak fajnie wygląda. Sobota. Księżyc przechodzi do znaku raka, wschód słońca o 4.59, zachód o 20.39. No i zobaczymy, jaka energia będzie nam sobotnio zatowarzyszała, karcianie. Kochankowie, miło, sympatycznie, międzyludzko, zaproszenia, wesela, śluby, dobrze dokonane wybory, kupię czerwoną kieckę czy zieloną, wysprzątam dzisiaj, czy kurz leży, ja też poleżę.
emocjonalnie bardzo fajnie. Niekoniecznie wyrwiemy wszystkie chwasty z ogródka. Znowu sobota na towarzyskie spotkania. To też trzeba celebrować. Słuchajcie, teraz ostatnio czytałam o takich badaniach, które prowadzono. Nie, wróć, w radiu mówili, jak jechałam. O badaniach, które prowadzono przez 75 lat, co to jest szczęście. I otóż okazało się, że ze wszystkiego największe szczęście to są kontakty międzyludzkie, dobre kontakty międzyludzkie. Niekoniecznie partnerstwo. Koleżeństwo, znajomości, rodzina, partnerstwo również w tym się oczywiście zawiera. Kontakty międzyludzkie. I to jest karta dobrych kontaktów międzyludzkich, weselenia się, tak? Też dokonywania wyborów, nowej drogi, ścieżki, oczywiście, że tak, ale te kontakty międzyludzkie mogą dać nam szczęście. Więc jeżeli mamy być szczęśliwi, a myślę, że spowolnienie biegu za czymś również może nam dać szczęście, zatrzymamy się nad tym kwiatkiem, zatrzymamy się nad tym motylkiem, zatrzymamy się nad tym drzewem dębowym, które mamy w tle, a które wczoraj sfotografowałam na górze Ślęży, w miejscu, gdzie odkryto Słowiańskie grodzisko i miałam wrażenie, wchodząc tam, oprócz tego, że uciekałam przed komarami, miałam wrażenie, wchodząc tam, że te dęby pamiętają tę historię, co nie jest możliwe, bo te dęby nie są aż takie stare, zresztą jak widać, no nie są jakieś, znaczy stare, ale bez przesady. Natomiast po prostu energetyka cudowna. Zatrzymujemy się nad takim dębem, zatrzymujemy się przy ludziach, zatrzymujemy się przy kontaktach międzyludzkich i na to będzie dobra sobota. Niedziela. A zresztą księżyc w znaku raka. Emocjonalny. Niedziela również księżyc w znaku raka. Wschód słońca o 5 rano, czyli już mamy przełomową godzinę, już nie będzie czwarta. Już nie będzie coraz lepiej. To już do zimy nam idzie. A zachód o 20:38. Znowu nam ubywa kupę minut. Po prostu. No ale cykl, koło roku. Dobra, i patrzymy. Szóstka mieczy. Dosyć spokojna karta mówiąca o odpływaniu od kłopotów. Tu się nie tworzy przy niej. Tu się wędruje. Tutaj można się wycieczkować. Tutaj można oczyszczać się. Jest to jednak karta wodna, mimo że powietrzna. Ale właśnie odpływanie od kłopotów. Także bardzo fajny, bardzo fajna energetyka. Tak mi się wydaje. Taka energetyka tego tygodnia jest energetyką. Pofilozofuję i zacznę kontemplować życie. Co też nie jest złe. Zobaczcie, jak nam się świat zatrzymał przy tej całej akcji z koronką. Ale tak naprawdę okazało się, że możemy wolniej, możemy inaczej i mamy ręce i nogi. Także czasem tego kwiatka, tego dęba pokontemplować również można. Słuchajcie. Ja czekam, kto ma urodziny. Mam jedną panią, która bardzo chciała trafić na kawę z wróżką, tylko nie umiała mi. Jestem. Dobra. Nie umiałam jej powiedzieć, o której będzie ta kawa z wróżką, więc tak to wygląda, ale próbuję ją pamiętać. Taki nick. To tu mam urodziny, ale kto ma urodziny w tym tygodniu, zaraz dostanie przesłanie od kart. Ale najpierw zapalamy nasze świece. Jak ktoś nie może zapalić, zapala mentalnie i jest przy mojej świecy tutaj po prostu w możliwościach wszelakich. Mam nadzieję, że mi nie pitolnie. Może ją zabezpieczę bardziej, słuchajcie. Dobra, świeca nie jest zła, ale słuchajcie, świece czasem się wywalają, jak są cienkie i klejone, także warto je gdzieś wstawić. Znaczy ja już tyle świec palę, że już chyba wszystkie przypadki mnie spotkały, które mogły mnie spotkać. Różne, a więc tak. I zapalamy te świece w intencji bardzo dobrego tygodnia. Mimo odpoczynku, który wyszedł w kartach, żeby był energetyczny, żeby wszystkie rzeczy działy się powoli, ale jednocześnie bardzo korzystnie dla nas. Żeby tak naprawdę towarzyszyły nam żywioły, ułatwiając nam nasze ścieżki na poziomie żywiołu ziemi, czyli materialnym, żywiołu wody, czyli na poziomie emocjonalnym, żywiołu powietrza, czyli na poziomie intelektualnym i żywioł ognia, czyli na poziomie energii. Żebyśmy mieli tej energii, żeby nam wszystkie wiatry sprzyjały. Niech tak się dzieje, a więc tak jest. Dobra, i ja to pierwsze przesłanko urodzinowe tutaj zrobię, moi kochani. Zobaczymy, czy jeszcze są osoby, które urodzinowo
będą tu szaleć. A powiem Wam, że ta kawa z wróżką o okolicach 13 będę się starała ją robić, dlatego że wypadły pewne poniedziałkowe obowiązki, które są od godziny 8 i nie do końca jestem w stanie zrobić tą kawę o 9, więc pewnie przerzucimy, ale niech to będzie i poniedziałek, i ta 13, żeby już tak nie opóźniać, nie opóźniać, słuchajcie. O, jakiś przewiew, wiatr się zerwał, nie gaśnie świecą. Dobrze, czyli pani An-An, jeżeli mnie słucha, to dobrze, jeżeli nie, to odsłucha. Przesłanie, co powinna robić? Urodziny ma pani w piątek. W głowie trzeba być królem mieczy, czyli rządy rozumu, a nie emocji. Jeżeli mamy jakiś dylemat, wypiszmy plusy i minusy. Z tego względu, że tylko rozumowe, ostre i czasem oschłe postępowanie w głowie może dać dobre efekty. Serce. Siódemka mieczy. Nie daj się okraść z emocji. Czyli znowu mamy rządy rozumu, a nie bo wypada, bo pójdę w białej kiecce do ślubu, bo jak to będzie wyglądało, jeżeli w kremowej, nieważne, że do mojej cery kremowa by bardziej pasowała. Tak, znam takie przypadki. Nie wiem, zrobię coś za kogoś, bo nie potrafię odmówić. Nie. Rządy rozumu mają tutaj zapanować. Natomiast jeżeli chodzi o działanie, ciężko pracuj nad sobą, dla siebie i nie dla kogoś. Znaczy ja rozumiem, że idziemy do pracy, jesteśmy czyimś pracownikiem, ale i w pracy można rzeźbić dla siebie, pod siebie. I tak to powinno wyglądać. Tutaj Beata pisze, czy może prosić o karty dla syna z 16. Ile syn ma lat? Przede wszystkim. Mam nadzieję, że wyłapią to. Jeżeli wyłapią, to będziemy stawiać. Przede wszystkim pozwolenie, czy jest chociaż jego matka, to jeszcze tam przełknę takie proste przesłania. Natomiast ile ma lat przede wszystkim, to jest ważne. I zastanawiać się, kto ma urodziny. Słuchajcie, dzisiaj jest mało ogłoszeń parafialnych, ale już wiemy, że ma 20, no to postawimy. To postawimy syn. Syn Beaty, jakkolwiek nie ma na imię. Wy pamiętajcie, jak się przedstawiać w wróżce. Imię, data urodzenia. Imię, data urodzenia. Pytacie o syna. Imię, data urodzenia. Pamiętajcie, także to tam ludzie się pytają, nie wiem, masz samochód, masz dom, a wróżka pyta, jaka jest twoja data urodzin? To jest takie, wiecie, zboczenie zawodowe. Zboczenie zawodowe. Dobra, przesłanie dla syna. Syn. Filip. W głowie, po przytasowaniu, król mieczy. Czyli znowu ścisłe rządy rozumu. Patrzenie na to, co jest dobre, wygodne, pozytywne, nie egoistyczne, tylko uczciwe. Bez kierowania się zbędnymi emocjami. We w sercu mamy królową monet, więc ja myślę, że tutaj ogarnianie tej swojej przestrzeni finansowej, jakkolwiek on może jeszcze być na przykład na etapie studiów, tak, ale to też już jest ogarnianie przestrzeni finansowej, bo pracuje się na to, żeby potem pracować. To powinien podchodzić do całej sprawy swojej finansowej, swojej zawodowej bardzo rzetelnie i to powinien być punkt wyjścia w tym roku. A w działaniu mamy kartę śmierci. Bardzo dobrze, dlatego że ta karta pokazuje, że ten rok może być dla niego rokiem transformacji, zmian. Czyli na przykład nie boimy się, że jest nam źle w pracy, tylko to zmieniamy. Jeżeli nie podoba nam się uczelnia, nie kończymy czegoś na siłę, tylko to zmieniamy. Jak nam się nie podoba kobieta albo nam się nie podoba chłop, to też nie patrzymy, tylko zmieniamy. Chłodne rządy rozumu, które pozwolą na totalne transformacje. Nie jest to wróżba, pamiętajcie, to jest przesłanie, co powinniśmy, żeby było nam lepiej. Czy ktoś jeszcze urodzinowy jest tutaj? Czy ktoś jest? Ja spróbuję wyłapać oczywiście. Także mówcie tutaj, czy w tym tygodniu ktoś ma urodziny i będziemy działać. A słuchajcie, ogłoszenia parafialne są króciutkie dzisiaj. Ja nawet nie wiem, ile my tą kawkę mamy. A, tutaj będę miała. Nie, też nie. Ja, jak nagrywam, nie mam podglądu. Słuchajcie, przede wszystkim chciałam, oczywiście kawa jest po to, żebym Wam powiedziała, co się dzieje. No, panią wzięłaś? Co się rano zgłaszała? Wzięłam właśnie, zrobiłam. Co się działo w tym tygodniu, słuchajcie. Właściwie w ciągu tygodnia nie działo się wiele, ale sobota i niedziela była aktywna. Aktywność sobotnia jest taka moja rodzinna, więc tam nie będę się opowiadać, natomiast aktywność niedzielna jest mało rodzinna. Dlatego, że aktywność niedzielna polegała na odwiedzinach koleżeńskich i magikowaniu. Słuchajcie,
super wyjazd do Wrocławia i okolic. Okolice Wrocławia to jest Sobótka dla Wiedźm. To nie jest tak, że ja uwielbiam energetykę tejże góry, dlatego że ona jest bardzo specyficzna. Tam przez lata działo się dużo złego, działo się sporo dobrego. Oczywiście, że jest to miejsce energetycznie naładowane, ale ludzie takie miejsca również wykorzystują latami na przykład złe rytuały. Wystarczy tą studnię życzeń, nie pamiętam już, to jest jakieś tam, znaczy z drugiej strony, jak gdyby, w miejscowości też na S, żeby było śmiesznie, więc nie zapamiętałam. Wystarczy spojrzeć na tą studnię życzeń, gdzie ja byłam tam 2 lata temu i była tam po prostu klątwa zrobiona. Teraz też było, żeby tam tą klątwę pod tytułem, żeby Kasia nie miała pracy, to się ściągnęło od razu po prostu. Wiedźmy 3, a kotki 2. Ale teraz było też jakieś zablokowanie. Ludzie po prostu do źródła wykorzystują do złych rzeczy. No więc to nie jest takie bardzo czyste energetyczne miejsce, tym bardziej, że mamy tam te kamienie z czasów słowiańskich prawdopodobnie. To wszystko, więc to miejsce sprzyja wszelkim rytuałom, i tym dobrym, i tym złym. Dlatego ja może fanką tej góry nie będę, ale jednocześnie ciągnie mnie tam, ze względu na to, że jest źródło, jest góra, jest wulkanem, jest w dziwnym miejscu, jest długo, długo nic pola i nagle wyrasta, więc to już jest takie fajne, specyficzne do wykorzystania energetycznego. No i jest to jedno z takich źródełek, które pięknie płynie, słuchajcie, uwielbiam, z tego względu, że takie źródełka typu już jesteśmy w głębinówce, źródeł jest mnóstwo, na przykład w miastach, w Łodzi, jak szukaliśmy, robiliśmy wodę księżycową z 7 źródeł, to też było bardzo ciekawie, ale to jednak są już głębinówki, tak już jest to jakby ogarnięte. A tutaj jest fajnie, bo ta studnia życzeń, rewelacyjna energia, słuchajcie, i naprawdę oprócz tego, że ja Wam na Insta pokazałam kawałeczek tego, jak wykorzystać srebrną monetę plus płynące źródełko, jak można zrobić sobie świetną ochronę lustrzaną, to jest magia luster, mamy wodę, mamy księżyc, mamy źródło, mamy srebro, mamy coś, co odbija światło, także magia lustrzana, księżycowa, wodna przy okazji. To się łączy, lustro jest wodą, woda jest księżycem, księżyc jest lustrem, w magii. No to Wam pokazałam na Instagramie, gdzie może w IGTV to chyba też wrzuciłam, czy tylko na relacji, więc możecie sobie zobaczyć króciutkie tam, no nie wiem, pół minuty, jak sobie zrobić świetne odbijanie klątw po prostu w takich miejscach. Dlatego to wrzucanie monet do fontanny to nie jest po to, że tu wrócę, tylko wrzucam, no i nie wrzucajcie złotych monet, tylko srebrne, pamiętajcie. I można sobie naprawdę zrobić rewelacyjne odbicie. Ewa mówi, że żywa woda. Żywa woda i nawet ludzi z bukłakami, ciężko było nam zrobić magiczne rzeczy, ponieważ ludzi z bukłakami było mnóstwo. No i tak się nawet pytałyśmy, czemu te bukłaki, to się okazuje, że jest najlepsza woda do ogórków. Słuchajcie, nie ma ogórków bez wody źródlanej. Ludzie wiedzą, co czynią, także super. Żywa woda, tak, płynąca żywa woda. Oczywiście spuściłyśmy z biegiem strumienia wszystkie negatywne rzeczy, negatywne osoby, żeby to odczepić, oddalić, wydalić, jakkolwiek to nie zabrzmi. Także magicznie sobie tam z dużą dozą chichrów po prostu, bo taka magia jest najlepsza. Pamiętajcie, że magia pod tytułem Zabiję czarną kurę, jestem w czarnym kapturze i w ogóle... Tak, ale nie. Chichry, zobaczcie trójkę pucharów, tam są 3 wiedźmy, a jest to karta przysytu energetycznego, radości. Także tak to może wyglądać. Nie trzeba być wiecznie poważnym, wiecznie zakrzyżykowanym na zasadzie. Ja oczywiście obeszłam to źródełko, tą studnię, popatrzyłam, co tam są za klątwy, co sobie tam... Co będą ludzie klątwić na drugich ludzi, nie? Tak się Wiśniewska będzie mieszać. Nie było tego dużo tym razem, także też może fajnie. No i oczywiście nie dotarłyśmy na Ślęże, bo nie, ale właśnie dotarłyśmy do tego Grodziszcza, gdzie zachwyciły mnie w energiach te dęby, tak? Bo wchodzisz i masz wrażenie, że ten dąb opowiada Ci historię. Czyli znowu to jest kolejna fajna rzecz. Tam są 2 strumienie, jeden właśnie wynika z tego źródełka, drugi płynie z góry. Nad tym drugim jest właśnie to fajne zdjęcie, tam musi być fajna energetyka. Słuchajcie, zrobiłam 1000 zdjęć, a tak naprawdę to jedno widać w oczach, nie wiem co, ale strasznie mi się spodobało. I to właśnie nad tym drugim źródłem i tam też, ja nie akurat, ale kto inny, spuszczenie,
zasłony milczenia, właśnie taki magiczny dzionek. No i potem jeszcze po dobrym obiedzie, dziękujemy Ewa, i tak się przeżarłam po prostu, ale dostałam feedback Chodakowska gulasz z serduszek. Nie pytajcie. Tak, oj, serduszka. Rozmarzyłam się. Jeszcze dostałam słoik, także jest na dzisiaj. Jestem tak najedzona, że jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, po prostu tak się przeżarłam. Ale właśnie po obiedzie zrobiłyśmy spalanie lnu. Też Wam trochę nagrałam, będziemy to łączyć, i zrobiłyśmy świecowanie uszu. Są to bardzo proste metody, które jak, tak jak jajko działają same z siebie, chociaż wiadomo, jeżeli się je czyni częściej, to też są mocniejsze, bo oprócz energii samej metody jest również energia maga, więc trochę poczarowałyśmy, więc taki był dzień czarownicujący, słuchajcie. Pogoda dopisała, z tego względu, że było około 20 stopni, słonecznie, niewiele chmury, zresztą widzicie tutaj akurat na Blueboxie właśnie ten dąb, to drzewo, te chmurki, także była rewelacja. Oczywiście Wrocław położony na mostach, oczywiście koło Wrocławia mnóstwo mostów, więc za mostami zostawiałyśmy złe, negatywne rzeczy, to też jest bardzo prosta magia, którą można wykorzystać, dokładnie tak. Naprawdę cały dzień taki czyniący, bardzo rewelacja. Co Wam się... A, jeszcze, bo we Wrocławiu to już, no wiecie, bywam tam czasami, mam tam koleżanki. Teraz chciałyśmy trochę pomagikować, więc też nie robiłam zlotu, spotkania, czegoś takiego. Bardziej chciało mi się właśnie w tę stronę tutaj, potrzeba mi było tego, na łonie natury. I byłyśmy, bo jeszcze tam nigdy nie byłyśmy, na Mostku Czarownic. Znaczy, generalnie Kościół teraz uznaje i nazywa, że jest to Mostek Grzesznic, tak to było? Tam pokutny. Ale tak naprawdę tu stamtąd czarownice zrzucali, słuchajcie, między dwiema wieżami kościoła, mostek. I tam oczywiście krasnoludek z wiedźmą. Nie wiem, czy wpuściłam zdjęcie, czy niekoniecznie, tam parę osób zdjęcie dostało, więc tak. Ale rewelacja, nie dlatego, że są widoki, a w ogóle widoki były piękne, bo było widać góry, więc była przejrzystość powietrza i było super i było rewelacyjnie, ale kwestia no, znajdowania się w miejscach trochę specyficznych z innego punktu widzenia. No i słuchajcie, jeszcze znalazłyśmy przypadeczkiem, idąc sobie, budynek banku tuż przy rynku, gdzie symbol wolnomularstwa po prostu wyrysowany, wyryty na pod balkonem, jak są takie jakieś ozdobniki, także ja mówię, a patrzcie, cyrkiel i ekierka, znamy to, znamy, ale ja sobie myślę, to nic nie jest złego, dlatego, że to jednak budowniczowie katedr, dopiero to obrasta jakimiś dziwnymi legendami, ale mi się wydaje, że tajne zakony ja bardzo, nawet jak tam trochę złe, czy trochę dobre, ale ciekawość ludzka nie zna granic, więc tajne zakony super. Kasia się pyta, że jestem we Wrocławiu. Nie, byłam wczoraj, o 3 w nocy wróciłam. Nie pytajcie. Dzisiaj przed 8 pobudka, bo parę aktywności pod tytułem trawa, grabienie, sprzątanie nad garażem, gdzie chcę zrobić pracownię dla żadanic i woreczków i obrusów. No wiecie, to wszystko musi nabrać mocy urzędowej, no i trzeba to zorganizować po prostu. Także myślę, że wreszcie też wrócę do robienia żadanic, jeszcze nie teraz, bo jeszcze trzeba stoły, wiecie, tam wyczyścić, bo to jeszcze poremontowe rzeczy, tu jakiś kabel, tu jakiś kinkiet, nie wiadomo skąd, w ogóle wiecie, to znowu będzie pół woru do wyrzucenia, ale takie rzeczy się dzieją, więc od 8 rano po 5 godzinach snu oczy na zapałki, nie mam problemu z nerkami, jestem po prostu podkrążeniec oczowy dzisiaj, bez filtra, jedynie z tyłu mam filtr, co uwielbiam zresztą, a zresztą ja i tak mam taką urodę, mam po prostu bardzo głęboką dolinę łez i zawsze tak było, także to z tym walczyć nie zamierzam, taka uroda moja własna. A na żywo widzicie, człowiek zmęczony. Dobra. Czyli poopowiadałam pół godziny o Wrocławiu. Rewelacja. Czasem naprawdę potrzeba człowiekowi. Zresztą byłyśmy 3 wiedźmy. 3 przy kociołku to jest zawsze dobra cyfra. Bardzo dobra. Potrzebowałam odskoczni od domu. Nie robiłam filmów. Odskoczni od filmów. Bo po prostu magicznie to potrzebne. Czasem trzeba się naładować. Jeszcze będę się ładowała, bo ponieważ planuję urlop od wtorku do wtorku, środy. Następny tydzień i jeszcze następny. Programy pewnie będą, natomiast nie odbieram telefonów. Dorota oczywiście siedzi tutaj, pilnuje kota, odbiera telefony i jest na stanowisku. Potem robimy wymiankę. Także tak to będzie działało. Niemniej już mówię, że jeżeli ktoś chce do mnie zadzwonić i potem to tydzień mnie nie będzie. Po prostu bez telefonów oddycham. Chcę posiedzieć na łące, zobaczyć jelenia, łosia, zrobić zdjęcie.
Nie wiem co jeszcze, po prostu wyresetować się. No, nie mogę sobie pozwolić na nierobienie programów, nawet gdybym miała to robić po kawałku, bo dzisiaj mam na przykład 80 maili, nie? Zrobię wieczorem, ile zrobię, to zrobię. Jutro wtorek, od rana też coś zrobię, dam radę. Ale tak jak mówię, natomiast po prostu będzie bez telefonów, bez ludzi. I teraz też mi było potrzebne, ponieważ magia musi mieć energię, a jak magia ma się dziać, to wróżka też ma mieć energię, a w ogóle to źródełko uwielbiam te. To są takie wąskie dróżki, już troszeczkę tak górzy, pagórkowato, już te zakręty takie fajne. Wyjeżdżasz za Wrocław, po prostu inny świat, inny klimat. Lubię, lubię, czasami trzeba. No i źródełko takie płynące. Tutaj w okolicy, powiem Wam szczerze, nie znam takiego źródełka, które jest takim źródełkiem, źródełkiem. A ja takie źródełko, źródełko czasem potrzeba, no to trzeba mieć i wodę i w ogóle. No i oczywiście Petersonia. Tu masz wrotycz, tu masz coś tam, tu masz coś tam. Mówię, Boże, człowieku. A, jeszcze przywiozłam sobie kamień wiedźm, bardzo malutki na szyję, także zaraz poproszę też na czerwoną nitkę, żeby mi Dorota zawiązała. Albo gdzieś przy ręce, może wygodniej, bo ja to wiecie, obstawiłam się pentagramami i po prostu wiecie, no tak. Tak to jest. Dobra. Kolejna sprawa. Witam. O, 32 osoby mamy. To tak dużo, bo ostatnio było tak 20, 21. Super, fajnie. Witam wszystkich w ogóle. Witam wszystkich. Super, że jesteście. Ostatnie zapisy w tym tygodniu. Do piątku. Żeby mnie nie było w sobotę. O 11:15. Ja chcę. Za pół ceny, bo po 50 zł, bo potem będzie po 100, nie ma bata. Webinar klątw i uroków, polegający na tym, że mam parę stron, może znajdę, znaczy ja mam bardzo dużo notatek, bo na przykład tutaj mam zeszyt na następną część Hogwardu, gdzie ogarniam właśnie magię luster, żadanice, lalki, bo będziemy teraz więcej działać z moją grupą niż tych, niż będzie wykładów, że tak powiem, wykładów, także będziemy rzeźbić różne rzeczy. A mój webinar klątw znalazłam. Wszystko mam pod ręką, to trzeba rozpisać. Tu mam napisane jakieś zaklęcie, a klątwy, jak mogą wyglądać na przykład, ale mam parę stron, słuchajcie, nie za dużo, guzik widać. Parę stron a propos klątw i uroków, bez jakichś tam wielkich przepisów, bo to nie jest kurs, jak się bronić. Magia ochronna będzie na pewno, tam od września ruszymy z kursami. Magia ochronna będzie, tutaj są proste rzeczy, parę stron, dokładnie parę stron, a propos klątw i uroków. Natomiast głównym mottem, czekajcie, bo też muszę na macanta, to jest kolejny zeszyt z naszymi YouTube'owymi działaniami, nie pytajcie po prostu. Namacanta, głównym mottem tego webinaru za 50 zł, który właśnie reklamuję i robię, lokowanie produktu, będzie spisana już. Spisana, odcinanie strun już było. Tak, jestem mądra, wszystko mam. Przeciw urokom jest napisane. I mamy jedną stronę, drugą stronę i trzecią stronę rytuału, słuchajcie. Rytuał jest rozpisany specjalnie pod webinar klątw, dostępny za 50 zł, zapisać się można na mail ezotarot@gmail.com, gdzie troszkę informacji, przepraszam, to telefon, troszkę informacji i więcej działania będzie magicznego, także jeżeli ktoś czuje dyskomfort energetyczny, zapraszam bardzo serdecznie, bo otóż chodzi, że nie wszystko jest klątwą, nie wszystko jest urokiem, ale to jest przeciw negatywnej energii, będziemy z siebie ściągać, więc będzie super. Ilość miejsc jest nieograniczona, aczkolwiek potem będzie kosztował 100, więc warto się zapisać w przedbiegach. Jeżeli macie problem, bo wypłata po 20, nie wiem, cokolwiek, piszcie, to nie jest problem, a macie połowę taniej, tak? Albo nie wiem, nie mam, bo wyjechałam na wakacje, chcę zapłacić w sierpniu. Piszcie, to nie jest problem, ok? Rozumiemy się? Zresztą to jest najfajniejsze, że to Wy potem musicie tego pilnować. Nie ja, bo tam klątwa do 14 pokolenia za niewywiązanie się z umowy. Takie tam proste rzeczy. Nie. A pamiętajcie, jeżdżę po źródłach. Można. Pod dębami można. Także webinar. Zapraszam serdecznie, bo te osoby, które są, wiedzą, że webinary to nie są kursy, to oczywiście to nie jest kwestia przekazania wiedzy, ale właśnie chodzi o to, żeby energetycznie poruszyć dla chętnych pewną energię. Oczywiście jest to mój zarobek i to jest świetne, dlatego że
ja się przygotowuję do tego długo, więc już ta energia zaczyna krążyć, to już jest przygotowanie wszystko. Natomiast no po prostu warto. Tutaj mam pytanie, czy po zapisaniu będzie można odtworzyć, bo w trakcie będę w pracy. Oczywiście, że tak. Generalnie webinary trzymam 2 dni, ale tak naprawdę jak ktoś zajrzy na 3., 4. czasem też jeszcze jest. Także spokojnie, będzie można, dlatego że rozumiem, że nie każdy w danym momencie można, że możemy być na wyjeździe, więc tu nie ma problemu. Także tak. Dorota też mówi, że 3 nie będą dostępne. To na spokojnie. Dokładnie tak. Dobra, nie ma pytań. To tyle webinar. A to jest właśnie fajne, że ja nad nim pracuję sporo. Nie, że roboczo godzin, ale tak, tu myślę, co jeszcze dopisać, a może bym o tym powiedziała, a może jeszcze o tamtym. Co tu zrobić? Aha, takie wezwanie, no dobra, fajnie. Nie, tu coś zmienimy. A channeling, nie, już tam pół strony zapisane, wiecie. Super jest, bo już działa energia. I tak to ma właśnie wyglądać. Tak to ma właśnie wyglądać. Bardzo chciałam Wam podziękować za Lamas, który wykupiliście doszczętnie. I to na Lamasie powiem jeszcze śmieszną sytuację z tym Lamasem, ale to już będą wiedzieli ci, którzy są na ten Lamas pudełkowy zapisani. Pamiętajcie, że w sklepie mamy też kupę pudełkowych fajnych rzeczy. Ja już sobie zrobiłam listę do stworzenia filmów o każdej rzeczy, dlatego że tak naprawdę to tam mam porzucone filmy niekoniecznie tak stricte dotyczące tego wszystkiego, ale będę sobie w piątki, bo tylko piątki mogę nagrywać, bo mam wtedy czas, po kolei sobie nagrywała, a to nagram typowo o tej soli czarownicy, a to nagram typowo o jakimś pudełkowym, typowo o czymś, więc myślę, że też będzie warto zaglądać do sklepu dla wiadomości, które tam się będą pokazywały, ale pamiętajcie, że sklep, o dziwo, nie wiem czemu, ale jednak no mnie nie przestanie zadziwiać, tak jak mnie przez 5 lat nie przestało zadziwiać, że pracuję w telewizji i o matko, oglądam koleżanków, Boże, też tam siedzą, moje biurko, a to tak kable wyglądają, a nie, panika w ogóle. I tutaj to samo, cały czas mnie zadziwia, że mam, to znaczy nie, Dorota liczyła, mamy 49 przedmiotów. Też mnie to zadziwia właściwie, bo to przedmiotów, no bardziej rytuałów, bo ta każda bransoletka jest również rytuałem, chociaż jest bransoletką, wiecie jak to jest. To jest dziwny sklep, ale działają, więc mamy tutaj naprawdę no, ten pudełkowy super wykupiony. Kolejny pudełkowy będzie się szykował, słuchajcie, rytuał czakralny i ja myślę, że my go włączymy. Dzisiaj miałyśmy go włączyć? Zniknęła mi Dorota. Polujcie. To jest też liczba ograniczona. Będzie rytuał czakralny. Pudełkowy następny. Tak, miałyśmy go dzisiaj włączyć, dlatego że ja powiedziałam, że jak się lita wysprzeda, żeby nie mylić rytuałów, bo to, że my zrobimy litę, to jedno, ale rytuał czakralny, bo chciałam go zrobić w sierpniu, więc też będzie następny pudełkowy, będzie... Nie, dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj nie. Jutro. Zobaczymy. Ale jakoś tam, pilnujcie, będą reklamy. Będą na pewno reklamy, więc mamy z tych takich nowych rzeczy, że ten rytuał czakralny będzie się pojawiał, bo już go ogarniamy, Dorota pakuje, ja zaklinam. Dobrze, że ja nie pakuję, nie wiem, co byście dostali. 4 świece żółte, 1 zielona. Trzeba by było na tym działać, więc lepiej, żebym ja tego nie robiła. Mamy świece, mamy olejki, mamy skrypty runiczne. O każdym będzie powstawał film, no to go będę, wiadomo, wrzucała, reklamowała, zrobimy sobie takie może tygodnie, żebyście wiedzieli, co jest, ale możecie zaglądać sklep pentagram.jw.abc24.pl z dziwnymi rzeczami. Nie będzie kart. Chociaż ja się nie zarzekam, bo ja nie wiem, co będzie za 5 lat, nie? Ale tak, przynajmniej na razie, nie będzie kart, nie będzie książek, to nie taki sklep. Tu kupujecie działania magiczne, nawet jeżeli są pod postacią jakiegoś przedmiotu. Także tak to wygląda. No bo oczywiście, że puste pudełka byście dostali, już prawie jedno wysłałam kiedyś. Polecam sygile mocy i ochrony, słuchajcie. Rzecz, o których nowe osoby mogą nie wiedzieć, którą mam pewnie... Dobra, ona będzie tutaj chyba... Tak, bo tu mam, wiecie co, kamera inaczej ten, a z mojej perspektywy jej nie widać, ale pamiętam, że ją tak kładam, żeby ją było widać przy kamerze, czy zamietu. No nie wsuwaj się. Słuchajcie, sygile. Ja Wam wszystkiego o tym nie opowiem. To jest przemedytowany przeze mnie znak ochronny, który można sobie, wiecie, dokleić do drzwi, nie wiem, nosić przy sobie. Różne rzeczy można z tym robić. Znaczy nie proponuję na przykład tak, chociaż myślę, że byłoby ciekawie i też by nas chroniło, bo nikt by do nas nie podszedł. Zawsze jakiś sposób na wariata. Chodzi o to, że mamy tak, tryskietę, że mamy wszystkie żywioły, że mamy runę Durizes, że mamy łączenie energii, a jednocześnie wypychanie tej złej. Chodzi o to, że jest to mój twór jako grafika. Natomiast można zamówić sobie na drewienku. Myślę, że ostatnio nawet bardzo mało było zamówień tego znaku, bo o nim nie mówiłam. Też nowe osoby nie wiedzą, stare mają.
Także tak to wygląda. Natomiast jest to rodzaj channelingowo przemedytowanej ochrony i obrony. Warto wejść na sklep i o niej poczytać. To tak bym powiedziała, dlatego że tam wszystko wyjaśniłam, łącznie z zaklęciem, gdzie ją aktywujecie w momencie jej dostania. Ta, miałam trzy rzeczy, a już pół godziny gadam po prostu. Dobra, z następnych ogłoszeń parafialnych. 20 w poniedziałek o godzinie 21 będzie NUF. Na NUF cały czas się zapisujecie, 22 zł uczestnictwo, zapisujecie się na rytualezotarotmałpa@gmail.com. I to będzie co? Czemu napisałam 16? Nie mam pojęcia, musiałam coś w tym czasie dobrze mieć w głowie, nie po kolei, ale w każdym razie o 21 robimy w poniedziałek. Także tak to będzie się działo. A ten rytuał pudełkowy Lamas, mi się w ogóle pomyliło, że lipiec ma 30 dni. Oczywiście, że będzie 31 lipca, bo Lamas jest 1 sierpień, natomiast celebruje się często dzień przed, dzień po, można również dołączyć oktawę, no ale już ten dzień przed, powiedzmy, robimy. Czyli 31 lipca w piątek, przypuszczam, że o godzinie 20 ten pudełkowy rytuał będzie się odbywał. Także tak. No dobrze. Tutaj Beata mówi, że ma. Dobra rzecz, powiem Wam, dobra rzecz. Bardzo mocno działające, dlatego ja mam tutaj na ołtarzu, bo i pamiętajcie, że jest żywioł ziemi na północy, tak, czyli u góry. To jest jej prawidłowa ta, zresztą ona ma takie trzy te i tylko jeden triskietowy listek jest jakby listek w patyczek. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Listek w patyczek. Właśnie tak to wygląda. Także naprawdę warto. Oprócz tego, no, ciągle na przykład mamy ze szty błogosławieństw, jeżeli ktoś robi z nami to błogosławieństwo tygodnia. Warto sobie zakupić. Oczywiście nie jest to mus, bo zeszyt jest zeszytem. Aczkolwiek to jest moje pierwsze dziecko na papierze. Nieważne, że takie sobie w sensie nie jakaś książka, ale zawsze mój dzieciak, więc ja to będę tam po prostu dobrą energię zawsze przy tym miała. Więc warto, bo pogrzebcie w sklepie. Pogrzebcie tutaj, nie wiem, dużo nie ma, ale zawsze coś ciekawego można znaleźć. Tak to tak. Iwa mówi, polecam, mami, dziękuję. Dobra jest energia. Lucyna mówi, też mam sygile przy łóżku. To jest ochrona. Jest to rodzaj ochrony, obrony, kumulowania energii, wydalania energii tej negatywnej. Fajny znak. No, najbardziej cieszy człowieka, twórcę, jak jego dziecko idzie w świat, więc może sobie iść w świat. No, wiadomo, że tam bransoletki czy coś, no to trudno być twórcą bransoletki albo układu ogólnego, jak niektóry wyrzucają. Jestem twórcą układu ogólnego, tak na pewno, bo cyganie od 253 tysięcy lat to wróżą po prostu szczegółowo, nie? Także, wiecie, układ ogólny, bransoletki, palenie lnu, jajowanie, węzły czarownic, to nie jest nic nowego. To jest po prostu kwestia wykonania tego w jednej manufakturze, bądź w drugiej manufakturze. Tutaj jest jedna manufaktura pentagramowa, także to wiadomo. Natomiast sygila jest po prostu dzieciakiem i zeszyt do błogosławieństw jest dzieciakiem. My już ponad 3 lata robimy ten rytuał, więc to jest w ogóle rewelacyjne. Omijamy czasem, tak jak ja wczoraj ominęłam. Nic się nie stanie, mur się nie zawali, dołożymy tą cegiełkę później. Także tak. Postaram się jeszcze Wam dzisiaj zrobić pogotowie run i żywiołów nie na kanale, tylko ze zdjęciem, więc zdjęcie ukazuje się na YouTubie, w społecznościach, na Instagramie, na szkole, na moim profilu, z którego mam zamiar powyrzucać ludzi, których nie znam i za to z góry przepraszam, ale mój profil będzie wtedy moim profilem, a profil Wróżki Joanny będzie profilem Wróżki Joanny, fanpage, na fanpage'u, czyli umieszczam gdzie się da, na wszystkich mediach, jak to stosujemy, to znaczy ja mam chyba dobry marker, bo naprawdę ja się myję, chciałam powiedzieć, ale jeszcze mam zeszłotygodniowe runy. No po prostu na nadgarsteczku sobie ochronne i sobie działamy, więc myślę, że to Wam zrobię ze zdjęciem po prostu. Chyba tyle, patrzę. Lamas Wrocław był, dęby widać, webinar. No webinar jest najważniejszą aktywnością w tym tygodniu, chciałam powiedzieć, bo w sobotę dupa Jasiu będzie już po webinarze.
Mam nadzieję, że zadziała cały sprzęt i w ogóle, bo to wiadomo, chociaż tam mikrofon nastawiał Sylwek, więc I powinno być bardzo dobrze. już uprzedzałaś, nie? Że zapisy do piątku. Do piątku, bo w sobotę no to nie, już nie da bo rady, ja się bez nie będę przesady. denerwować Ja też tam następne muszę sekundy. dojechać, nastawić, wysłać link 5000 osób. Oczywiście przesadziłam, życzyłabym sobie naprawdę. To by mi załatwiło szybko Hogwart, jakby webinary się tak Bo już w sprzedawały. sobotę nic nie zrobię. Nie, w sobotę już nic. Także dostaniecie linka pół godziny przed. 15 minut przed, mniej więcej i ten. I teraz 50 zł, potem 100. Także chyba najważniejsze rzeczy Wam powiedziałam. Jak się czujecie w ogóle? Mam nadzieję, że dobrze. Także miejcie się jeszcze lepiej. Ja żegnam się z widzami YouTube'a, także sobie tutaj zatrzymam nagrywanie.